Start. Dobrze. Dzień dobry wszystkim Państwu, którzy już jesteście z nami. Ja się nazywam Małgosia Zachorowska i reprezentuję Polskie Stowarzyszenie HR. Jeszcze mamy 5 minut do rozpoczęcia naszego wydarzenia, ale chcieliśmy, żebyście Państwo wiedzieli, że my już jesteśmy i czekamy tutaj na możliwość rozmowy z Państwem na bardzo ważny temat. Więc poczekamy jeszcze te kilka minut. Tak naprawdę zaczniemy 2 minutki po 14, bo też z własnego doświadczenia wiem, już tyle tych webinariów zorganizowaliśmy jako stowarzyszenie. Wiemy, że niektóre osoby z wiadomych względów nie mogą łączyć się punktualnie, więc rozpoczniemy tak naprawdę 14.02. Także jeszcze chwilkę musimy poczekać na wszystkie pozostałe osoby, które się będą włączać. Też dobra wiadomość dla Państwa. Nasi prelegenci, których będę przedstawiać, jak już oficjalnie rozpoczniemy, zgodzili się, aby udostępnić Państwu prezentację i link z nagrania. Także będziemy do wszystkich Państwa wysyłać najpóźniej w poniedziałek i prezentację, i link do nagrania, i jeszcze jedną niespodziankę, o której powie Pan Profesor w trakcie naszego webinarium. Także jeśli ktoś z Państwa będzie chciał sobie wrócić do tego, co było powiedziane na wydarzeniu, to będzie taka szansa, żeby sobie to nagranie odsłuchać i odświeżyć pamięć. Także to jest taka dobra wiadomość. Czekamy jeszcze kilka minutek. Wszyscy prelegenci są już z nami, także teraz czekamy na Państwa, żeby więcej osób do nas dołączyło. Będziemy używać dzisiaj czata również, dlatego że przewidujemy sesję pytań i odpowiedzi. O tej agendzie powie pani Magda Taczanowska i pan profesor, ale będzie na koniec przewidziana sesja pytań i odpowiedzi. I w tym celu będziecie Państwo mogli korzystać z czata, także będziemy tutaj, nasi goście, prelegenci będą, postarają się, żeby odpowiedzieć na wszystkie Państwa potencjalne pytania. Nie wiem, czy mnie słychać dobrze. Słychać. To ja proponuję w kwestii tych pytań, żeby się tak umówić, że łatwe pytania do mnie, a trudne pytania do Magdy. To trzeba będzie, panie profesorze, powtórzyć, jak rozpoczniemy, żeby wszyscy pamiętali, że tak ma być. Dobrze, jeszcze 4 minutki czekamy i będziemy rozpoczynać. Na pewno jesteście Państwo zafrapowani tytułem wydarzenia. Trochę na naszej stronie zamieściliśmy taki krótki opis tego dzisiejszego webinarium. Natomiast myślę, że w trakcie prezentacji tutaj i Magda, i pan profesor, i nasz gość specjalny wyjaśnią, dlaczego taki tytuł, a nie inny. Ale na pewno frapujący. Czekamy na kolejne osoby, które za chwilkę powinny, mam nadzieję, do nas się dołączyć, bo zarejestrowanych osób jest bardzo dużo, 120. Oczywiście wiadomo, że nie wszyscy będą w stanie jednak się połączyć. Nawet przy najlepszych chęciach życie w biznesie jest czasami nieprzewidywalne, szczególnie jak się nam na to nakłada COVID-19, więc nawet przy rejestracji potem się okazuje, że nie każdy może, ale była to imponująca liczba osób zarejestrowanych. Dla tych z Państwa, którzy dołączyli przed chwilką, tylko informacja, że zaczynamy 14.02, żeby dać szansę jeszcze niektórym osobom na połączenie się. I będziemy omawiać agendę, przedstawię Państwu naszych prelegentów, gości. No i potem już zaczniemy. Polecimy z kopyta.
Jeszcze dwie minutki. Widzę, że nam co chwilka przybywa uczestników. Także jeszcze dwie minutki i za dwie minutki zaczynamy. Niezależnie od tego, ile osób z nami już będzie. Też z własnego doświadczenia wiem z organizacji wielu webinarów, że sporo osób w ciągu 15-20 minut jeszcze dołącza. O, już teraz mamy o kilka osób znowu więcej. Dwie minutki czekamy, rozpoczynamy 14.02, także proszę z nami pozostać. Czekamy na takie ostatnie osoby, które chciałyby w miarę punktualnie się połączyć. Także 14.02, rozpoczynamy nasze wydarzenie. Coś opowiem. Mamy dzisiaj fantastycznych prelegentów, fantastycznych gości. Zresztą myślę, że to właśnie Państwa przyciągnęło do tego, żeby w tym naszym wydarzeniu uczestniczyć. Przede wszystkim widzimy, tak, jak wygląda osoba, która jest świeżo po urlopie i osoba, która jest na skraju wypalenia. Także. Tak. No właśnie. Minutka i będziemy zaczynać, także za chwilkę odkryjemy wszystkie karty. Dlaczego taki tytuł, jak będzie wyglądać agenda naszego webinarium, co się będzie działo po wszystkich prelekcjach, to wszystko Państwu powiemy. O, właśnie, tu już widzę, że ktoś nam mówi dzień dobry przez czat. Dzień dobry wszystkim, bardzo dziękuję. Czat działa, więc też można z niego korzystać. My nawet tutaj będziemy mieli specjalną piosenkę, która mam nadzieję stanie się przebojem zarówno dla naszych serc, jak i dla naszych umysłów. Zobaczą wszyscy uczestnicy, o czym mowa. Na szczęście udało się. Super. Więc nie, ja będę ją śpiewać. Nie będziesz jej śpiewać, czy będziesz? Nie. Tak, ale ja nie wiem, czy kiedykolwiek w historii webinarów organizowanych przez panią prezes była lansowana piosenka, utwór rozrywkowy, który jest utworem z przesłaniem. Także dzisiaj tak będzie. Jeszcze nie, więc zawsze jest ten pierwszy raz, panie profesorze. Świetnie, proszę państwa, ponieważ obiecałam, że rozpoczynamy 14.02, to w takim razie zaczynamy. Jeszcze raz się przedstawię. Ja się nazywam Małgosia Zachorowska. Mam wielką przyjemność reprezentować Polskie Stowarzyszenie HR, które jest organizatorem tego webinarium, ale oczywiście sami nie bylibyśmy w stanie tego wydarzenia dla Państwa zorganizować, gdyby nie nasi znakomici prelegenci i goście. Przedstawię najpierw panie. Przede wszystkim pani Magda Taczanowska, właściwie Magda, nie będę ukrywać, że jesteśmy po imieniu. Magda ma ogromne doświadczenie w zarządzaniu firmami informatycznymi. Była w zarządach wielu firm informatycznych, prowadziła też czy zarządzała tymi firmami samodzielnie. Natomiast Magda jest taką wyjątkową osobą dla mnie, ponieważ to nie tylko świetny menadżer, który potrafi i ze współpracownikami przygotować strategię dla firmy i ją z powodzeniem i z sukcesem realizować, ale Magda ma takie bardzo mocno HR-owe podejście do ludzi, czyli pracownicy, ludzie, człowiek jest dla Magdy bardzo, są bardzo ważni i jej taką specjalizacją jest między innymi zarządzanie zmianą, ale z takim wskazaniem na zwrócenie uwagi na te emocje, które zmianie mogą towarzyszyć i zadbanie o to, żeby pracownicy, którzy są w zmianie, żeby mogli przez tę zmianę przejść z jak najmniejszym uszczerbkiem takim emocjonalnym. Magda jest założycielką i prezesem firmy Świecąc, która między innymi apeluje o rehumanizację przedsiębiorstw. O tym troszkę dzisiaj będzie mowa. Naszym gościem specjalnym jest pani prezes Agata Duliniec, prezes firmy Gniotpol. Dzień dobry Państwu. Witamy pani prezes. Dziękujemy, że pani zechciała tutaj razem z nami uczestniczyć w tym wydarzeniu. I pani prezes podzieli się z nami swoimi praktycznymi doświadczeniami właśnie w tym obszarze, o którym dzisiaj będziemy mówić.
No i last but not least, ostatnim prelegentem na naszym wydarzeniu jest pan profesor Rafał Ome. Myślę, że nazwisko znane wszystkim Państwu, profesor w Wyższej Szkole Bankowej. Ale nie wiem, czy to moja zasługa, czy mojej byłej żony. Ale być może nas ogląda dzisiaj. Nazwisko na pewno znane, nie tylko Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie, ale też Uniwersytet w Kapsztadzie. Pan profesor jest właścicielem firmy technologicznej Neurom, jest laureatem konkursu Przedsiębiorca Roku EY-a, a także bardzo ciekawych tutaj bestsellerów, między innymi Spa dla umysłu, Zadbaj o siebie, by dbać o innych i innych publikacji. Także tak jak Państwo widzicie, mamy dzisiaj naprawdę znakomite grono prelegentów i gości, którzy wspólnie no, będą mówić o tym frapującym, będą rozwijać ten frapujący tytuł HR na prezydenta teraz albo nigdy. I chcę jeszcze Państwu powiedzieć, że link do nagrania z tego webinaru, prezentację, a także niespodzianka, o której Pan Profesor powie na sam koniec, będzie rozesłana do Państwa najpóźniej w poniedziałek, także będzie można sobie odświeżyć pamięć, jeśli będziecie chcieli Państwo wrócić do jakiegoś aspektu tego wydarzenia naszego dzisiejszego i odświeżyć sobie pamięć, to taka możliwość będzie. Na koniec będzie też przewidziana sesja pytań i odpowiedzi, żeby też Państwo mogli dopytać o różne rzeczy, które Państwa interesują. Ja w takim razie poproszę Ciebie, Magdo, o przedstawienie agendy tego naszego dzisiejszego wydarzenia i ja w takim razie będę z Państwem, a się wyciszę i oddaję głos. Tak, ja serdecznie Państwa witam i przede wszystkim bardzo dziękuję Małgorzacie i Polskiemu Stowarzyszeniu HR za umożliwienie nam wystąpienia dzisiaj. Będzie o pandemii, bo trudno bez niej opowiadać o stresie, który wywołała, ale będzie też o chronicznym stresie, będzie o wypaleniu zawodowym, będzie o tym, jak bardzo zagraża ono nam i naszym pracownikom i będzie o tym PL4, będzie można wziąć, czy nie będzie można wziąć na wypalenie zawodowe, ale głównie nasze wystąpienie jest po to, żeby Państwa uzbroić w argumenty, bo my naprawdę wierzymy z Panem Profesorem, z Małgorzatą, że to jest czas dla HR-ów, że musicie Państwo wziąć sprawę w swoje ręce. Tak, moment jest przełomowy i albo go wykorzystamy, albo nie. Teraz mamy ten punkt, który od nas zależy, czy będziemy chcieli wziąć sprawę w swoje ręce. A pokażemy Wam i mam nadzieję przekonamy Was do tego, że naprawdę jest ogromne wyzwanie, ale jeszcze większe możliwości. I żeby nie było słownym, dlatego jest z nami gość specjalny, pani prezes Guliniec, która opowie nam, jak w jej firmie wyglądało wdrożenie akcji, które mają... To, przepraszam, że się włączam, ale troszkę słabo Ciebie słyszę, słychać. Może musisz się przysunąć do mikrofonu. Teraz? Teraz dobrze, tak. O, teraz się, jak się przesunęłam, to od razu lepiej. Dobrze, i opowiadałam o tym, że mamy też ze sobą gościa specjalnego, który już się przedstawił i pani prezes opowie o tym, jak wdrożenie takich akcji zapobiegających między innymi wypaleniu zawodowemu wyglądało w jej firmie. A na koniec opowiemy o tym, co można już, jakie działania można podjąć, jaka zmiana jest konieczna, żeby je podjąć i co dalej? Tak właśnie. No to co? To o pandemii. Chyba zaczynamy. To o pandemii i o pandemii będzie na tyle krótko, jak się da, bo Państwo też bardzo dobrze pewnie pamiętają ten dzień. Ja pamiętam 11 marzec, a jeszcze lepiej pamiętam 13 marzec, ponieważ to był dzień, kiedy zrobiliśmy jeszcze wtedy byłam członkiem zarządu Microsoftu, odpowiedzialnym za rynek Enterprise i zrobiliśmy pierwsze wirtualne All Hands'y, czyli spotkanie całej załogi. Myśmy w ogóle nie wiedzieli, jak to wyjdzie i mieliśmy
pewną taką nieśmiałość, wyszło bardzo dobrze, ale pamiętam, że znaczy ja myślałam wtedy, że to jest dwa tygodnie, no może miesiąc, tak? Jesteśmy pod koniec kwietnia 2021, dalej w Microsoftie są robione wirtualne All Hands'y. I to wszystko, co na nas się rzuciło, jakby ta zmiana postrzegania służby zdrowia, nagle jej olbrzymia waga dla nas jako społeczeństwa, ale też nasze postrzeganie pracy zawodowej, nasze postrzeganie naszej rodziny i rodziny postrzeganie nas, bo to zupełnie zmieniło. Moje dzieci mi w końcu powiedziały: mama, my nareszcie wiemy, co ty robisz, ty dużo mówisz w pracy. Tak, to prawda. I biznes, który całkowicie prawie w pierwszym momencie przeniósł się do wirtualu i to wszystko naraz zmieszane, to mamy takie powiedzenie, że work-life balance się przerodził w ani work, ani life, ani balance. No ale życie toczyło się dalej i pan profesor wraz ze swoją firmą przeprowadzał badania tego, jak wygląda życie Polaków. No tak, to rzeczywiście my regularnie kilka razy w miesiącu od marca ubiegłego roku badamy na reprezentatywnej próbie, to wszystko dzięki uprzejmości Onet.pl, postrzeganie Polaków pandemii. I to jest ciekawe, bo zadawaliśmy pytania, czy pandemia skończy się w przeciągu miesiąca, czy w ciągu 3 miesięcy, czy w ciągu pół roku. I prawie wszyscy mówili miesiąc, 3 miesiące. Także i tak przez kolejnych x miesięcy, aż w pewnym momencie trochę się poddaliśmy. Tutaj jest jakby krótkie kalendarium wydarzeń z ostatnich kilkunastu miesięcy. Na samym początku dominowała obawa o zdrowie, o życie siebie, ale przede wszystkim osób starszych. Potem doszła do tego obawa o sytuację finansową, czy moja firma przetrwa, czy moje premie przetrwają, a potem czy w ogóle moje wynagrodzenie się utrzyma. A potem nagle przyszło lato, gorący lipiec i Polacy włączyli luzik, to znaczy pojechali na Hel albo do Zakopanego. W wyniku tego w sierpniu doświadczyliśmy zadziwiającego wzrostu zachorowań i do takiego naprawdę cyfry zaczęły skakać wielokrotnie. No i wszyscy rozkładali ręce, jak to możliwe, żar się z nieba leje, a tutaj nagle 1000, 1500, a potem 2000 zachorowań, o co tu chodzi? A potem 5000 zachorowań, o co tutaj chodzi? Dzieci nie wróciły do szkoły, a przecież mało kto to przewidywał. No i psychologia nazywa taki stan stanem wyuczonej bezradności. To znaczy my w ogóle nie wiemy, co się dzieje i dlaczego to tak długo trwa. No przecież byliśmy zapewniani przez osoby, które są u steru władzy, że już pokonaliśmy pandemię i że już jest wszystko dobrze, a tutaj nagle, nie dość, że nie pokonaliśmy, to nagle zaczynamy doświadczać już na sobie, bo już po wakacjach mogliśmy wskazać osoby z najbliższego otoczenia, które były chore. Wcześniej trudno to było. No i generalnie od jesieni cały świat stanął do góry nogami. Bo coś, co zakładaliśmy, że będzie krótkotrwałe, nagle, nie dość, że trwa dalej, to jeszcze rośnie w siłę. Tego są niezwykle poważne konsekwencje. No, humorystyczne konsekwencje, jak chociażby takie, że RODO chowa się ze wstydu, kiedy cały świat wie, jaką mamy temperaturę, a niektóre urządzenia wręcz na głos mówią 37,1. No i tylko po prostu patrzę, kto się odsuwa, kto się nie odsuwa ode mnie. Albo dochodzi do paradoksów, że jeżeli wejdziesz do banku, żeby wybrać pieniądze nie w masce,
to security do ciebie dopadnie i każe ci założyć maskę, bo inaczej będą kłopoty. No wyobraźcie sobie, 2 lata temu, gdybyśmy coś takiego opowiadali, no to jest w kategoriach dowcipu i to jeszcze dziwnego dowcipu, a teraz takie jest życie. Z perspektywy makro, koronawirus ma mnóstwo negatywnych konsekwencji, ale jedną pozytywną, a mianowicie przyspiesza rozwój jeszcze bardziej. Jeszcze bardziej na naszych oczach, a z miesiąca na miesiąc, dzieją się rzeczy, które wcześniej trwałyby latami. Po pierwsze, pandemia w 11 marzec 2020 będzie w annałach historii zapisane jako koniec XX wieku i początek wieku XXI. To trochę tak jak pierwsza wojna światowa zakończyła wiek XIX, rozpoczęła XXI. A czym charakteryzuje się wiek XXI? Tym, że życie przenosi się do sieci, świat staje się bardziej wirtualny niż realny, no i do naszego stołu dosiada się trzeci partner, bo wcześniej przy naszym stole siedzieli inni ludzie oraz inne zwierzęta i wspólnie pracowaliśmy i też trochę konkurowaliśmy. A teraz nagle dosiada się trzeci partner. Ten partner to sztuczna inteligencja. No i nie bardzo jesteśmy gotowi na tego partnera. Ten partner nagle zaczynał otrzymywać mnóstwo pożywienia, mówiąc w przenośni, czyli danych, które pandemia mu dorzuca. Tak naprawdę to kiedy pandemia się skończy, obudzimy się w nowym świecie, ale ten świat nie będzie taki jak przed pandemią, to już będzie nowy świat. To będzie świat hybrydowy. To jest trzecie disruption, którego doświadczamy. Przez ostatnie 10 i nawet więcej lat wszyscy mówiliśmy o digital disruption. Ja sam prowadziłem mnóstwo warsztatów, wykładów, które pokazywały, jak niezwykle ważna jest umiejętność zmiany i dostosowania się do nowej sytuacji. Ale nikomu do głowy by nie przyszło, że to trzeba aż tak bardzo się zmieniać i przede wszystkim aż tak w krótkim czasie. Drugi to jest COVID disruption, czyli to, co powiedziała Magda, ani work, ani life, ani balance. No i trzeci, a hybrid disruption, czyli coś, co już nie jest starym światem, a jeszcze nie jest nowym światem. Uwaga, to przejście z jednego do drugiego powinno trwać podręcznikowo jedno pokolenie. Jedno pokolenie, żeby się przestawić i zacząć wdrażać nowe standardy. Tymczasem myśmy dostali 1 miesiąc, a dokładniej miesiąc marzec, ewentualnie kwiecień 2020. Żeby nagle nauczyć się pracować zdalnie, żeby wykładać lekcje geografii w podstawówce zdalnie. Ja wcześniej internetu w ogóle nie używałem, wręcz mówiłem swoim uczniom, że to jest okropna rzecz, że internet to samo zło, tak? A teraz ja, nauczyciel geografii w Białymstoku 3 lata przed emeryturą, widzę, że bez tego internetu to w ogóle nie miałbym kompletnie kontaktu z moimi uczniami przez ostatnie ponad rok. Także ten internet tak naprawdę uratował a szkolnictwo, uratował edukację, uratował handel. No właśnie. No i tutaj jest pierwsza rzecz, którą bardzo byśmy chcieli, żeby dobrze brzmiała na dzisiejszym wystąpieniu. Mili Państwo, drodzy uczestnicy, podstawowym źródłem stresu związanym z pandemią jest obawa o zdrowie, obawa o finanse, tylko że te dwie obawy znikną, kiedy skończy się pandemia. Za to zostanie trzecia obawa, a raczej stres, który jest związany z drastyczną zmianą nawyków bez okresu przejściowego. Drastyczna zmiana nawyków bez okresu przejściowego i jej konsekwencją będzie chroniczne zmęczenie. Syndrom chronicznego zmęczenia, będziemy o tym później mówić, który prowadzi do wypalenia. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, znaczy wszyscy jesteśmy w procesie dostosowywania się do tych nowych nawyków, ale dla nas jest ważniejsze, żeby nie zachorować, żeby nikt bliski nie zachorował, żeby pracować wydajnie. A tymczasem tak naprawdę to, kiedy pandemia się skończy, to dopiero w nas to uderzy, wielu z nas. Wręcz wiele osób nazywa to post-pandemic stress disorder. Przykładem mogą być reakcje pielęgniarek, które były w grupie zero, które były zaszczepione w pierwszych tygodniach i one, wiele z nich, zamiast cieszyć się, że już są bezpieczne
i że już nie muszą aż tak bardzo drżeć o swoje życie, no bo już są zabezpieczone, to wtedy nagle cały ich organizm rozpadł się na kawałki. Tak? To jest kompletnie nielogiczne, no ale tak się wydarzyło, bo wtedy dopiero sobie uświadomiły, że żyły na krawędzi przez tyle miesięcy. To jest trochę tak, jak z żołnierzami, którzy wracają z wojny, już są w domu, już mama im robi posiłki, głaszcze po głowie, już jest wszystko bezpiecznie, a nagle oni nie mogą spać. Oni mają koszmary. To jest ten typowy PTSD. No, to na logikę tego człowiek nie wytłumaczy. To niestety może się u nas wydarzyć i nie jest to jedyne moje skromne zdanie, ale to są zdania wielu mądrych ludzi, nawet tak konserwatywnie nastawionych do wszystkiego, jak autorów piszących do Guardiana, którzy piszą, tutaj widzą Państwo datę 27 grudzień 2020, piszą, że stres wywołany pandemią to największe wydarzenie tego typu mentalne od zakończenia II wojny światowej i co więcej, ten stres będzie dopiero odczuwany przez lata i będzie on trwał przez lata. Czyli nie myślmy, że jak się wyszczepimy, jak większość Polaków będzie wyszczepionych i już będzie wszystko bezpiecznie, to zapominamy o wszystkim i wracamy do normalnego świata. Nie, tak naprawdę wtedy dopiero wiele procesów może się zacząć. Ona się nie skończy i ona będzie powodować umgły stres. Jest takie badanie. Magdo, troszkę głośniej, poproszę. Dobrze. Już, teraz? Teraz tak. Teraz dziękuję Ci bardzo, Małgosiu. Dobrze, ja tutaj się powołuję na badanie Microsoftu, które się nazywa Microsoft Trend Index 2021 i ono jest super ciekawe i bardzo je Państwu polecam, nie tylko, że to były pracodawca, ale na kilkudziesięciu tysiącach osób zostało zrobione badanie tego, jak oni postrzegają swoje środowisko pracy obecne i przyszłe i co według nich się zmieni i co wpływa na nich jak. I to badanie definiuje opisuje siedem trendów, które będą definiować to środowisko pracy, że elastyczne i różnorodne te modele pracy, hybrydowa, wirtualna, pewnie jakaś inna, której jeszcze sobie nie wyobrażamy, praca, zostaną z nami na zawsze, że to już będzie standard, to nie będzie wyjątek, to będzie standard. Drugi trend, to jest bardzo ciekawe, bo on jest trochę różny niż w polskich badaniach, bo od kiedy myśmy się zaczęli przygotowywać do tego webinaru, to ja oczywiście wszędzie i na LinkedInie i w newsach wyłącznie wychwytuje informacje o wypaleniu zawodowym. Jest mnóstwo artykułów rzeczywiście. Natomiast trend mówi, że liderzy są odłączeni od pracowników i potrzebują wake-up calla. To tutaj dość dobrze widać na tym grafie, który jest pokazany, ponieważ na przepytywanych różnych członków społeczności liderzy biznesowi w tym badaniu Microsoftu ogólnoświatowym mówią, że oni w 61% im się bardzo podoba to, co się dzieje teraz w związku z pandemią. Natomiast im dalej idziemy w różne inne grupy zawodowe, tym gorzej i tym mniej im się podoba. Natomiast przeczytałam jedno z polskich badań, które mówi, że właśnie liderzy mówią, że są najbardziej zestresowani. Więc tutaj pewnie trzeba jakąś równowagę znaleźć, natomiast faktem jest, że to odłączenie liderów od pracowników następuje i postępuje. To, co ja dzisiaj rano usłyszałem w mediach, to że szef London City Corporation już rozpoczyna akcję sprzedaży bądź najmu powierzchni biurowych w City, dlatego że one stoją, że są pustostane.
Czyli, że jeżeli ktoś tutaj z uczestników naszego webinaru chciałby sobie zamieszkać w samym centrum Londynu, to proszę bardzo, burmistrz i ten prezes zapewniają, że to są okazyjne ceny. Także czy u nas tak samo się będzie działo? No zobaczcie, wyjątkowo dobrze i wyjątkowo łatwiej niż zawsze można zaparkować w Warszawie, w Mordorze, czy podejrzewam w innych miejscach, co wcześniej było w ogóle nie do wyobrażenia. Mówimy wspólnym głosem, że to jest czas dla software'u na zmianę. Magdo, przepraszam cię bardzo, bliżej mikrofonu poproszę. Dobrze, teraz i dlatego świetnie. Wspólnym głosem, to może powinniśmy razem to powiedzieć, tak. To jest czas dla HR-u na zmianę. Czas na zmianę. I co zrobić, żeby państwo mogli powiedzieć, że wiedzą jak to zrobić i jak zapewnić niezbędne środki, bo te niezbędne środki to są środki i finansowe, i osobowe, i sponsoring trzeba znaleźć wewnątrz firmy na tę zmianę. Nas tutaj bardzo zainspirowało to badanie zdrowia wykonane przez Polskie Stowarzyszenie HR we współpracy ze Związkiem Pracodawców Polskich, bo oczywiście, że jak chcemy jakąś teorię potwierdzić, to szukamy rzeczy na jej potwierdzenie, natomiast tutaj było bardzo łatwo w tym badaniu je znaleźć. Te pracownicy chcą bardzo psychologicznego wsparcia i niezależnie od grupy wiekowej, ono jest dla nich najważniejsze w tym momencie. I patrząc na to, jak opowiadali liderzy, którzy mówią, że główne wyzwania kadrowe to obecnie to jest utrzymanie pracowników, a w późniejszym czasie to jest pozyskanie pracowników, jednak ta nawet tutaj widoczne odłączenie od niezbędnego motywowania pracowników do tego, żeby ich utrzymać, potwierdza naszą tezę. Czyli ta zmiana, która ma nastąpić, to nie tylko świat, ale najpierw musimy zacząć od siebie samych. Czyli bądź zmianą, którą chcesz widzieć w świecie, teraz staje się bardziej aktualne niż kiedykolwiek. I ta zmiana myślenia jest niezbędna nie tylko wśród pracodawców, nie tylko wśród pracowników, ale między innymi wśród ustawodawców, wśród instytucji medycznych, terapeutów, no oraz pracowników HR-u. I wszyscy musimy gruntownie przemeblować nasze myślenie o tym, w jaki sposób będzie wyglądała sytuacja po zakończeniu pandemii. Każdy. Nie ma osoby, która teraz już byłaby gotowa i bez szczególnych korekt w swoim kursie mogłaby przyjmować wyzwania. Łącznie z terapeutami, których zadaniem będzie wspieranie i wtedy, kiedy trzeba, leczenie osób, które tego potrzebują. Każdy musi uderzyć się w piersi i powiedzieć OK, a czas wdrożyć zmianę. Właśnie. Teraz przechodzimy do części drugiej, czyli dlaczego to wdrożenie zmiany jest niezbędne. I chciałam zacząć tutaj od pokazania panu profesorowi głosu, który opowie nam, co z tym stresem. Żeby to nie było tak, że my tylko straszymy tym stresem, ale jakie są rzeczywiście efekty stresu na nas. No właśnie, przede wszystkim najważniejsza wiadomość, może dla kogoś to nie jest nic nowego, ale może niektórzy nie wiedzą. Stres to nie jest odpowiedź na negatywne wydarzenie. Stres to jest odpowiedź na wyzwanie. Stres wyzwala w naszym organizmie reakcje hormonalne, które mają wspomagać atak bądź ucieczkę. Czyli ten słynny fight or flight. Ucieczka to jest wtedy, kiedy coś się złego dzieje i my bardzo ciężko to znosimy. To jest negatywny stres. Natomiast atak to jest wtedy, kiedy coś się super dzieje. Podpisałem kontrakt, tak? A skończyłem wystąpienie. Kiedy my z Magdą skończymy wystąpienie, ja zakładam, że to wystąpienie będzie tak dobre jak do tej pory.
to z nas zejdzie cała adrenalina, wejdzie mnóstwo kortyzolu i będzie trzeba pójść na spacer albo na rower, albo jeszcze jakoś inaczej. Także innymi słowy, stresu jest dużo więcej w naszym życiu, niż nam się wydaje, bo stres jest do każdego wydarzenia, które wymaga od nas wydatkowania dodatkowej energii. No i teraz proszę zauważyć, co się dzieje przez ostatnie 14 miesięcy. Przez ostatnie 14 miesięcy ten stres jest wszechobecny. To nie jest stres, który by całkowicie obezwładnił nasze funkcjonowanie. Za to on sobie pracuje w tle, to jest kropla, która drąży skałę. I to jest niezwykle niebezpieczne, bo gdyby to było coś ogromnie doskwierającego, no to natychmiast byśmy chcieli coś z tym zrobić. Tak jak w przypadku bólu, kiedy coś nas boli, to natychmiast idziemy do lekarza. Jak nas nic nie boli, no to wtedy ktoś mi mówi, że to jest niebezpieczne, to palenie, ale nic mnie nie boli, to co ja będę chodził do lekarza. No i tak samo tutaj. Mamy stres, który jest umiarkowany, on jest w tle, dlatego troszeczkę go lekceważymy, dam radę, kto jak nie ja, no to wszystko w porządku. Tymczasem on drąży skałę. I ta skała to jest moja siła, energia życiowa i energia mentalna, energia do tego, żeby koncentrować uwagę, żeby zapamiętywać, żeby kojarzyć fakty. Tego wszystkiego jest potrzebna energia. Normalna energia elektrochemiczna. No i tutaj niestety jesteśmy pozbawieni. Wiele z nas jest pozbawionych naturalnej ilości tej energii. Proszę, Magda, może ty tutaj podzielić się z Państwem tymi informacjami. Może Państwo, jeżeli ktoś z Państwa nie odczuwał chociaż jednego z tych, no dwóch z tej listy, to bardzo proszę o informację na czacie, to będziemy oklaskiwać przede wszystkim. No to nadamy tytuł Chucka Norrisa. Zazdrości. W jakim stopniu? To na pewno ja oraz wszyscy w moim otoczeniu. Musisz się, Magda, przesunąć do mikrofonu. Przepraszam, ale musicie się zamieniać po prostu miejscami. A może miejscami się zamienimy? Nie, to ja będę się po prostu tak przesuwać. Musimy mikrofon mieć. To jest bardzo dobra informacja zwrotna. Dobrze, WHO i tutaj jest to, czy to L4 dostaniemy my, albo nasi pracownicy, albo jedni i drudzy od 1 stycznia na wypalenie zawodowe, czy nie. Nie wiem. Nie wiem, jak będzie to traktowane. To, co wiem, jest to, że WHO podjęło decyzję, żeby wypalenie zawodowe uznać za czynnik wpływający na stan zdrowia, więc to jest pierwszy krok najprawdopodobniej w kierunku uznania wypalenia za jednostkę chorobową. I to będzie, i ono będzie opublikowane w tej nowej wersji 11 International Diseases, międzynarodowej klasyfikacji chorób. Tak jest. Już, tak? I wejdzie w życie od 1 stycznia 2022. Więc jeżeli zderzymy tę informację z pokazaną po prawej stronie informacją o wzroście odsetka pracowników w Stanach Zjednoczonych, i nie dotarłam do polskich badań, który się nawet pomiędzy pierwszą połową a drugą połową 2020 roku, to jest już wzrost o 3 punkty procentowe. Jesteśmy w momencie dużej zmiany, dużego stresu i dużej potrzeby działania. Wyniki w Polsce nie ma jeszcze takiej systematycznej, objętej, przynajmniej my nie mamy takich danych. Jeżeli ktoś z Państwa może nam podesłać, to będziemy zobowiązani precyzyjnego oszacowania poziomu wypalenia, ale takie bardziej zgrubne szacunki mówią o co najmniej 1/3 pracowników. Także sprawa jest poważna, tym bardziej, że to wypalenie to nie tylko obniżenie energii życiowej, energii do pracy, energii do skutecznego działania, ale także
wypalenie prowadzi do zmian w postrzeganiu rzeczywistości, do zmian w postrzeganiu pracodawcy. Proszę popatrzeć na badanie, które zrobiliśmy w Polsce, to było we wrześniu ubiegłego roku. W sferze financial industry, usług finansowych i zadaliśmy pytanie, czy twoja praca ma sens. Osoby, które nie są wypalone, tutaj po lewej stronie, 78% z nich mówi, że nie są wypalone. Tymczasem osoby, które myśmy później zdiagnozowali jako no, na granicy wypalenia, spośród tych osób 56% twierdzi, że ich praca ma sens. Pozostali nie mówią, nie przyznają tego. Czy panuje dobra atmosfera? 80%, a wśród osób wypalonych 63%. Czy masz, czy czujesz, że masz wsparcie od kolegów, koleżanek, od przełożonych? 55% osób tak twierdzi. Tymczasem wśród wypalonych 32%. Będziemy później opowiadać między deklaracjami a stanem faktycznym, tak, bo to jest też... Tak jest. To są testy, które są testami inteligentnymi, to znaczy one rozpoznają, czy osoba się waha, udzielając odpowiedzi. A jeżeli się waha, to znaczy, że ta odpowiedź niekoniecznie jest taka prosta, jaką ją uznaje. Dlatego proszę zobaczyć, tutaj mamy jasno-zielone kolory i te jasno-zielone to jest to, co osoby deklarują. To zobaczcie, mili Państwo, nie ma żadnej różnicy pomiędzy wypalonymi a niewypalonymi osobami. Czy twoja praca ma sens? 94% normalne, wypalone 97%. Czy panuje dobra atmosfera? 98% kontra 100%. Masz wsparcie 100%, 91%. To nie są różnice istotne statystycznie. Czyli na poziomie deklaracji, na poziomie tych określeń nie ma żadnej różnicy. Nie chcemy się przyznawać. Za to inteligentna technologia, tam jest zaszyta sztuczna inteligencja, a ona wykrywa i pokazuje, jaki jest procent rzeczywisty, zinternalizowany. Tak na marginesie będziemy chcieli, to jest ta niespodzianka, którą teraz zdradzam, żeby Państwo wypełnili ten test. Po zakończeniu on będzie dostępny na stronie stowarzyszenia oraz w tej prezentacji. Oczywiście to jest wszystko anonimowe i na kolejnym naszym spotkaniu, bo to jest druga niespodzianka, którą zdradzam, my chcemy, żeby to były spotkania cykliczne, a na kolejnym spotkaniu przedstawimy wasze wyniki. Proszę zobaczyć na najbardziej porażający wynik. Czy twoje wynagrodzenie jest sprawiedliwe? Normalnie, a mówi, że jest sprawiedliwe 73% osób i wierzy w to 55%. To jest w tej grupie niewypalonych. Za to wśród osób wypalonych a wierzy, że to jest sprawiedliwe jedynie 27% osób. Popatrzcie Państwo na jeszcze bardziej drastyczny wynik. Ile osób uważa, że jest niesprawiedliwe, tak? A w grupie normalnej, w tej osoby, które nie są wypalone, jest ich 16%. Narzeka 23%, powiedzmy 1/4, ale naprawdę jest podirytowana 16%. Tymczasem w grupie wypalonej narzeka 50%, a jest podirytowane 1/3. To są osoby, które są jak sucha trawa, jak rzucisz jedną zapałkę, to nagle będzie ogromny pożar. Czy my chcemy takiego pożaru w naszej organizacji? Czy nie lepiej nam wygasić to wszystko poprzez działania profilaktyczne, poprzez działania, które mają zapobiec wypaleniu? Czyli mówimy tutaj zarówno o rehumanizacji, czyli to, czym zajmuje się Magda, jak i o takim czystym rachunku ekonomicznym. Po co nam a poziom takiego hejtu? I po co ludzie mają cierpieć? Przecież te wszystkie osoby, one cierpią. Wypalenie jest natychmiast skorelowane ze stanami lękowymi. Po co oni mają cierpieć? Właśnie, ale żeby dali sobie pomóc, to musimy się zmierzyć z ciągle obecną w naszym społeczeństwie stygmatyzacją zaburzeń zdrowia psychicznego. I tutaj widzimy miejsce dla Państwa. Bo czas z odwagą powiedzieć, pracownicy, mamy obowiązek Wam pomóc i zacząć od kampanii edukacyjnej,
która będzie mówiła, że jest okej, nie czuć się okej. I tutaj mamy ten popowy kawałek. Okay, not to feel okay. Wszyscy pracownicy i wszyscy pracodawcy słuchali tej piosenki co najmniej zaraz po przebudzeniu się, tak? Bo po pierwsze to pokaże, że nie ma żadnego wstydu, żeby czuć się gorzej, bo mieli Państwo, natomiast jednego pokolenia dostaliśmy jeden miesiąc. Nie stresujmy się tym, że jest źle, bo mamy prawo, żeby było źle. Z drugiej strony, jako pracodawcy, jako działy HR-u, powinniśmy zacząć troszczyć się jeszcze bardziej o naszych pracowników. Dlatego, że wcześniej myśmy się troszczyli, myślę tutaj o miękkim HR-ze, żeby dbać o ich rozwój, o ich well-being, o różne sprawy związane z takim poczuciem transcendencji. Natomiast w tym momencie mówimy o zabezpieczeniu tych najbardziej podstawowych potrzeb w hierarchii Maslowa. Potrzeby bezpieczeństwa, potrzeby należności, COVID gigantycznie zagraża, a poczucie przynależności gigantycznie jest zagrożone poprzez pracę zdalną. Powiem coś, co nie będzie za bardzo popularne, a należy mierzyć temperaturę. Tak jak wszyscy akceptują to, że idąc do kosmetyczki czy idąc do fryzjera jest mierzona nasza temperatura, powinniśmy zacząć regularne pomiary samopoczucia, regularne pomiary well-beingu. Ktoś powie, no tak, ale my to robimy. Ja powiem, świetnie, ale to robimy przed-covidowo. Robimy to 20-wiecznie. W post-covidowo i 21-wiecznie to są pomiary o charakterze ciągłym. Czyli nie raz do roku, dwa razy do roku, tylko raz w miesiącu, a może raz w tygodniu. A są firmy, takie jak AWS, które robią to codziennie. Pracownik nie otworzy komputera, dopóki nie odpowie na 4 pytania. Oczywiście te pomiary są króciutkie, tak jak te nasze testy, to trwa kilka minut, tak? Czyli nie zabiera dużo czasu pracownikowi. To jest wszystko bardzo proste, ale my musimy zobaczyć, jaka jest jego temperatura. Tak? Jaka jest temperatura jego emocji, jaki jest poziom jego stresu. A po co musimy to wiedzieć? No bo jak nie zmierzymy, to nie będziemy w stanie poprawić. A zatem potrzebujemy pomiary nie tylko o charakterze strategicznym, bo takie mieliśmy od zawsze, ale pomiary o charakterze taktycznym. I to jest druga najważniejsza wiadomość do tej pory podczas naszej prezentacji. Pierwsza to to, że największym źródłem stresu będzie zaburzenie nawyków, a druga, potrzebujemy pomiarów ciągłych, a nie pomiarów rocznych czy półrocznych. No i jakie są tego konsekwencje? Konsekwencje komunikacyjne. Pracownicy powinni wiedzieć i rozumieć, że my, badając ich dużo częściej niż do tej pory, nie chcemy ich inwigilować, wręcz odwrotnie, chcemy im pomóc. A w jaki sposób oni się o tym przekonają, że my chcemy pomóc? I to jest jeszcze trudniejsze wyzwanie. A mianowicie wtedy, kiedy zobaczą, że w wyniku tych comiesięcznych pomiarów działy HR-ów coś robią. Czyli mówimy o tym, że kiedy otrzymujemy wiedzę, to coś robimy z tą wiedzą, a tym czymś są interwencje. Czyli mamy dwukierunkową komunikację. Proszę zobaczyć, do tej pory mamy komunikację bottom-down, tak, góra-dół, czyli oznajmiamy pracownikom różne kwestie i dwa razy do roku pracownicy albo raz do roku udzielają nam feedbacku i ten feedback ma charakter strategiczny. Tymczasem teraz my mówimy o tym, że pracownik co najmniej raz w miesiącu udziela nam feedbacku i my reagujemy na ten feedback. Czyli że jesteśmy zwinni, jesteśmy agile'owi. Jeszcze to jest kolejne rozumienie nowoczesnego agile'u. Tak? To znaczy, że ja dokonuję interwencji co chwila.
już widzę szereg osób, które powie, ale jak ja to zrobię, przecież ja na to nie mam czasu, ja mam teraz potąd planów. Dlatego mamy panią prezes Agatę Dudniec, której przedstawi Rafał. Tak, to jest w ogóle niezwykła osoba, niezwykła znajomość. Pani prezes Agata jest Neilem Armstrongiem. To znaczy, to jest osoba, która pierwsza postawiła stopę na Księżycu. Tym księżycem było półroczny projekt MindMe. To znaczy projekt, który objął pracowników jej firmy, którzy co miesiąc wypełniali testy, a pani prezes i jej zespół co miesiąc dostawali informacje, jakie interwencje są niezbędne, no a potem te interwencje realizowały. Pani prezes pracuje w firmie Gniotpol Trailers. To jest firma, która od ponad 30 lat kształtuje polską branżę automotive, dostarczając specjalistyczne rozwiązania na rynku przyczep, naczep oraz zabudów do samochodów ciężarowych, czyli poważna sprawa. Na swojej drodze od małego warsztatu w przydomowym garażu pozatrudniającą ponad 200 pracowników przedsiębiorstwo, a mimo tego firma zachowała rodzinny charakter. Filozofia, którą firma kieruje się w swoich działaniach, to na pierwszym miejscu więzi nawiązywane przez nią z pracownikami, i dlatego udział w projekcie MindMe jest tego dobrym dowodem, oraz klientami. Pani prezes jest od 20 lat związana zawodowo z firmą. Kieruje jako sukcesorka w drugim pokoleniu od 2018 roku. Jest kontynuatorką idei rodziców o nowoczesnej firmie rodzinnej, zwolenniczką pracy zgodnie z zasadami teorii ograniczeń. A prywatnie żoną maratończyka, mamą 3 synów w wieku szkolnym, to jest chyba niezwykłe wyzwanie, oraz entuzjastką gry w golfa. Pani prezes Agato, serdecznie dziękuję za przyjęcie naszego zaproszenia i oddaję pani głos. Bardzo dziękuję za przedstawienie, bardzo dziękuję gospodarzom za zaproszenie i panu, panie profesorze, to jest w taki sposób oficjalny, chciałam podziękować za zaproszenie do tego lotu w kosmos, że znaleźliśmy się w gronie tych właśnie kosmonautów, nasza firma, którzy mieli ten zaszczyt i tę przyjemność wziąć udział w pilotażu właśnie związanym z badaniem ankietowym tego, co pracownicy deklarują, równocześnie z tym, co czują. I króciutko opowiem o tym, jakie mam wnioski po tych 6 miesiącach tego badania. Natomiast tak odwołując się tylko troszeczkę do tych informacji, które do tej pory padły, powiem, że ja byłam w grupie osób, które były przekonane o tym, że epidemia minie po miesiącu. Także akurat tak, zwiększam statystykę tej kategorii. I tak dodam troszeczkę humorystycznie do tych paradoksów, o których pan wspominał odnośnie tego, że świat do góry nogami stanął, to, że paradoksalnie zaczęliśmy odczuwać większe zaufanie do pracowników, od których wyczuwamy alkohol. To w związku z dezynfekcją, tak? To tak pół żartem, pół serio. Kolejny paradoks. Natomiast wracając do samych badań, które przeprowadziliśmy. Tak się złożyło, że do badania przystąpiliśmy podczas, można powiedzieć, drugiej fali pandemii. Czyli to było w październiku 2020 roku i kolejno przez 6 miesięcy przeprowadzaliśmy co miesiąc ankietę w bardzo podobnej formie. To, co wiem, co nas wyróżniało spośród tych pozostałych kosmonautów, to, że towarzyszyła temu badaniu bardzo wysoka frekwencja, która była u nas zawsze na poziomie około 98-100%. I z czego ona mogła wynikać? Analizowaliśmy to też wspólnie, tutaj troszeczkę będę zdradzała już wnioski, które wyciągaliśmy tutaj wspólnie z panem profesorem
analizując te wyniki. Wydaje mi się, że ona przede wszystkim wynikała z dwóch rzeczy, ta frekwencja. Frekwencja, która dla mnie też jakby przekłada się na zaangażowanie pracowników i chęć przez nich brania udziału w takiej inicjatywie. Po pierwsze, miało to związek z bardzo czytelną komunikacją. Czyli ta komunikacja na początku to nie była kwestia tego, szanowni pracownicy, od dzisiaj proszę wypełniać takie ankiety, ponieważ w przeciwnym razie grożą wam jakieś perturbacje. Wręcz przeciwnie, właśnie rozpoczęliśmy tę komunikację, szanowni państwo, troszczymy się o was. Ta troska o was jest o tyle utrudniona w obecnych czasach, że zmienił nam się charakter pracy, zmieniają się właśnie te nawyki, a bardzo nam zależy na tym, żeby nie tylko utrzymywać dotychczasowy poziom zadowolenia z tego życia zawodowego, ale też chcemy się rozwijać i żeby się rozwijać, musimy sięgać, musimy coś zmieniać. Skoro zmienia się środowisko zewnętrzne, to my musimy dostosowywać swoje działania również do tych zmian. I tak jak pan profesor powiedział, musieliśmy wyskoczyć z tego XX wieku, wskoczyć w ten XXI. I my z bardzo dużym zaufaniem zaprosiliśmy tę sztuczną inteligencję do naszego życia. Właśnie mając poczucie, że ona będzie nam dawała wartość dodaną, dlatego że jako firma inżynieryjna mamy też zaufanie do nowoczesnych technologii. I to jest jakby jedna z rzeczy, która spowodowała, że zaczęliśmy bardzo chętnie wypełniać te ankiety, natomiast utrzymanie takiego wysokiego poziomu zaangażowania wśród pracowników i tej wysokiej frekwencji było możliwe dzięki temu, że analizując na bieżąco wyniki, jakie otrzymywaliśmy, podejmowaliśmy właśnie interwencje. I pracownicy widzieli, że faktycznie każdy miesiąc jest praktycznie inny. Sytuacja zmieniała się bardzo dynamicznie, zarówno ta sytuacja krajowa, jak i ogólnoeuropejska sytuacja na świecie. Mierzyliśmy się co chwilę z nowymi wyzwaniami, również my jako organizacja, ponieważ tak powiem, że jeżeli zwiększamy produkcję o 50% z miesiąca na miesiąc, no to nie jest, jeszcze biorąc pod uwagę, że nasze produkty mają gabaryty około 10x3x3 metry, no to to nie jest taka bułka z masłem. I jakby dzięki temu, że na bieżąco otrzymywaliśmy informacje, czyli na bieżąco badaliśmy tę przysłowiową temperaturę, mogliśmy tłumaczyć, mogliśmy reagować, mogliśmy wprowadzać spokój w tym niepewnym czasie, to z jednej strony, czyli to ta działalność operacyjna nasza była dużo, dużo łatwiejsza. Podejmowanie decyzji, jakby umiejętność w ogóle i wiedza na temat tego, w którym miejscu należy przyłożyć swoje działania po to, żeby zawczasu zaradzić, powiedzmy, nadciągającemu konfliktowi, bo takie sytuacje też mieliśmy. Paradoksalnie miesiąc największych sukcesów organizacyjno takich efektywnych był też miesiącem największych napięć. I tutaj badając różne obszary, wspomnę tylko o tożsamości, o kulturze organizacyjnej, o efektywności, feedbacku czy uznanie, patrząc jak to się zmienia zarówno globalnie w kontekście całej firmy, jak i schodząc do unitów, które są przydzielone dla konkretnych działów, wiedzieliśmy, w którym miejscu reagować, w którym kierunku się ustawiać, po to, żeby cały czas być ukierunkowanym właśnie na nasz cel. To, co mogę powiedzieć, to, że jakby wcześniej czuliśmy pewne rzeczy, wcześniej mieliśmy takie opinie zarówno z wewnątrz organizacji, jak i z zewnątrz organizacji, opinie na temat naszej firmy, że jesteśmy takim bądź takim pracodawcą. Tutaj nie będę się wstydziła pochwalić, że zazwyczaj były to opinie pozytywne. Natomiast to cały czas były przeczucia.
Natomiast te badania, one też nam pokazały, że na konkretnych liczbach, ja jestem, mam umysł analityczny, więc jeżeli mówimy o faktach, a nie o opiniach, to to mi dodaje pewności, więc dlatego z taką zuchwałością mówię o tym i chwalę się tym, ponieważ mam twarde dowody na to, że jesteśmy nie tylko z opinii, ale z faktów dobrym pracodawcą, u którego przyjemnie się pracuje. Natomiast to wymaga pewnych działań. Pewnych działań i myślę, że też odwagi. Odwagi do tego, żeby powiedzieć sobie, tak, moja wiedza nie jest skończona, nie jestem zamknięty na rozwijanie siebie i swojej organizacji, swojego zespołu. Nie jestem zamknięty na szukanie nowych rozwiązań, ale to do tego wszystkiego trzeba po pierwsze bardzo mocno chcieć, a potem no niestety wziąć się do pracy jako menedżer, jako lider odpowiedzialny za organizację i iść w tym kierunku. Poszukiwać rozwiązań, no i mieć troszeczkę szczęścia, tak jak ja miałam szczęście poznać osobiście tutaj pana profesora i otrzymać właśnie zaproszenie do tego programu pilotażowego. Dodam tylko też, tak, panie profesorze? Tak, poznaliśmy się nie tylko osobiście, ale jeszcze offline, co teraz jest już naprawdę takim symbolem ekskluzywności. Tak, 15 września 2020 roku w Warszawie. Tak, jedliśmy obiad przy tym samym stoliku, lunch. I od tego się zaczęło. Znaczy nie, no przede wszystkim to pani odbiera nagrody, także to już, no. Wtedy siedziałam na widowni i wtedy testowałam na sobie smart testy. To mnie też przekonało. Natomiast być może w przyszłości również będę odbierać nagrody. Ale dobrze, zostawmy to na chwilkę na boku. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że jeżeli mamy w sobie chęci do zmian, jeżeli mamy w sobie odwagę, a przy tym wszystkim zależy nam na tym, żeby nie tylko przetrwać, ale nawet w czasach takich jak COVID, aby się rozwijać, to powinniśmy szukać nowych rozwiązań, powinniśmy szukać czegoś, co spowoduje, że w momencie, w którym nasza konkurencja nastawia się na przykład na przetrwanie, to jeżeli my będziemy się dodatkowo rozwijać, to biorąc pod uwagę te wszystkie okoliczności, ten dystans między nami a pozostałymi będzie się zwiększał. Nie bójmy się być prymusami. Przestrzegam przed tym, żeby mówić, a to nie jest dla nas, jesteśmy za małą organizacją, to są rzeczy zarezerwowane tylko dla dużych korporacji. Nic bardziej mylnego. Jest wiele sposobów na to, żeby angażować pracowników i tak naprawdę tylko i wyłącznie od determinacji i od przekonania liderów o tym, że jest to właściwy kierunek, jest to właściwe działanie, to tylko od tego zależy to, czy to działanie będzie później zakończone sukcesem. Ja powiem tylko tyle. My jako taka niewielka organizacja, bo te 200 osób, umiem się odnaleźć i gdzieś tam porównać do organizacji, które mają tysiące pracowników, ktoś mógłby powiedzieć, że łatwo wam mówić, bo jest łatwiej zarządzać taką małą organizacją. To powiem i tak, i nie. Bo z jednej strony jesteśmy bardziej narażeni na wielkie fale, które wywołuje ten sztorm, w który, jako ta mniejsza łódeczka, w którym bierzemy, podczas którego się znajdujemy, a z drugiej strony nasza zwinność właśnie pozwala się zawsze dobrze ustawić do tej fali, która nadchodzi. Natomiast żebyśmy wiedzieli, jaka ta fala nadchodzi, dobrze jest właśnie badać coś z wyprzedzeniem. I tutaj ze swojej strony, panie profesorze, myślę, że nikt nie będzie miał mi za złe, jeżeli z pełnym przekonaniem zareklamuję pański produkt, bo mam do niego 100% zaufanie, przetestowałam, sprawdziłam, wiem, że działa, także szanowni państwo, którzy nas słuchacie, zachęcam wam do tego, częstujcie się. Macie podane rozwiązanie na talerzu.
Tak, ja serdecznie dziękuję i tutaj pragnę powiedzieć, że myśmy tego nie ustawiali, ja w ogóle nie miałem, jest mi strasznie miło, jestem bardzo wzruszony. To jest rzeczywiście bardzo niezwykle miła opinia jeszcze od osoby o tak analitycznym umyśle. No i rzeczywiście widziała Pani wszystko przez pół roku. Także i to była Pani jeszcze w tych fazach testów beta, kiedy jeszcze potem zmienialiśmy różne rzeczy na Pani oczach i tu wielka elastyczność. No i rzeczywiście teraz doszliśmy do tego punktu, że on już jest rzeczywiście gotowy do działania i dzięki takim osobom jak Pani my możemy wypuścić naszą szczepionkę i ona jest bezpieczna i ona jest dobra. Szczepionka to jest dobra nazwa, dlatego że to rzeczywiście ta technologia, ona wybiega naprzód. Ona przewiduje, co się złego może wydarzyć, zanim ludzie będą to odczuwali. Tak, to zanim jest, już zobaczymy efekt i skutek. Tak. System wczesnego wykrywania. Tak? Czyli dzięki temu łatwiej można czemuś zaradzić. Tutaj myśmy mówili pani Agacie, tutaj jest na przykład taki problem, ludzie jeszcze go nie zgłaszają, ale nasza technologia widzi, że oni już się wahają, kiedy udzielają pozytywnej odpowiedzi, tak? Bo zawsze te pozytywne odpowiedzi to tam u pani prezes w firmie to było 90% pozytywnych odpowiedzi na wszystko, tak? Tak, natomiast, tak. W wielu miejscach tak, 95-100 na poziomie tak deklaratywnym, tak. Tak. Natomiast jak schodziliśmy na poziom odczuć faktycznych, tam ta cała prawda jakby się przedstawiała i dzięki temu, że interweniowaliśmy, mogliśmy wpływać na przyszłe zachowania i to też zwiększało poczucie, wydaje mi się, bezpieczeństwa dla osób, które brały udział w tym badaniu, ale też dawało im sens uczestniczenia w tych badaniach. Tak, no sens oni przede wszystkim widzieli, kiedy w każdym miesiącu coś się działo i oni wiedzieli, że sama góra widzi, jakie są ich bolączki, jakie są ich nadzieje, jakie są ich obawy i je adresuje. Także to było niezwykłe i myśmy patrzyli z zadowoleniem, a jeszcze bardziej z dumą na to, co robicie. Ja bym chciał też powiedzieć, że ten test, zresztą ci, którzy będą chcieli go wypełnić, sami się przekonają, to nie jest test, który mierzy nastrój. On mierzy to, co ja sądzę o firmie, w której pracuję. Czy ja wiążę przyszłość z tą firmą? Czy ja uważam, że mój szef jest przykładem, z którego biorę, który jest dla mnie role model? Czy feedback, który otrzymuję, jest konstruktywny i informacyjny? Czy moja praca jest dobrze koordynowana? Tutaj to jest ten niezwykle słaby punkt wynikający z tego, że nagle mnóstwo osób zaczęło pracować zdalnie i nie mamy jeszcze wyrobionych procedur i całych systemów koordynacji tej pracy. Czy wreszcie moja praca jest uznawana? I to nie mówię wyłącznie o materialnym uznaniu, ale o niematerialnym uznaniu. I to jest pierwsza sekcja, czyli pytania o organizację, a druga sekcja pytania o pandemię. Czy boję się zachorowań? Czy boję się o kwestie finansowe? Swoje i swoich najbliższych? Czy brakuje mi innych ludzi? I pracowników, i przyjaciół? Czy czuję się wyczerpana? Czy czuję się pozbawiona energii? I ta druga sekcja, ona pokazuje, jakie są emocje, jaki jest stres wywołany pandemią, a ta pierwsza sekcja pokazuje, jak zmienia się albo może zniekształca się postrzeganie organizacji. I kiedy my to mamy miesiąc po miesiącu, to zaczynamy łapać trendy. Kiedy na przykład widzimy, że coś się pogorszyło, no to może być chwilowa sytuacja, ale jeżeli to pogorszenie następuje z miesiąca na miesiąc, to wiemy, że trzeba zareagować. To najlepsze jest to, że to następuje na tym poziomie podskórnym, bo oficjalnie pracownik mówi tak, cały czas jest wszystko super. Tymczasem pani Agata już widzi, że o dobrze, tutaj musimy koniecznie tą kwestię zaadresować. Pracownik tego nie mówi, a ja już wiem, jakbym czytała w myślach. To jest ten. Jako taką ciekawostkę, jeżeli mamy czas, to dosłownie pół minuty, jako taką ciekawostkę powiem, że nie umieliśmy dojść do tego, dlaczego w pewnym momencie spadło morale.
I jedyne, co znaleźliśmy jako argument, który mógłby o tym świadczyć, było to, że ograniczyliśmy kontakty wewnątrz firmy, gdzie wcześniej byliśmy przyzwyczajeni do tego, że witamy się ze sobą osobiście. I stwierdziłam, że muszę znaleźć na to sposób. Znalazłam na to sposób taki bezpieczny. Wróciliśmy do tych rytuałów i nagle okazało się, że wszystko wróciło do normy. Czyli taka drobnostka, która nie pozwoliła, taki kamyczek, który zatrzymany w porę, on nie pozwolił pójść lawinie. I to jest taki bardzo trywialny przykład, który pokazuje, że zatrzymaliśmy negatywny efekt tego, że ktoś miał, wiele osób nagle miało poczucie pewnej utraty bliskości. Mhm. Za to też, jeszcze raz powiem, na poziomie deklaracji wszystko było cały czas super. Tak. Cały czas wyniki 95, 90 albo 100%. Tak? Czyli, tak, potwierdzam. Czyli nie zobaczylibyśmy, że boli. A skoro nie widzimy, że boli, to nie potrafimy temu zareagować, i wtedy choroba może się rozprzestrzenić. Natomiast tutaj, kiedy widzimy, ojejku, coś się wydarzyło, no to została wymyślona interwencja, która, jak się okazuje, nie jest wymagającą jakichś niezwykłych nakładów środków i pracy, i nagle wszystko wróciło do normy. Że to jest ten system wczesnego ostrzegania. Tak, i tutaj jeżeli mogłabym ostatni przykład dodać, to już z takich bardziej twardych rzeczy, to, że zauważyliśmy, że w pewnym momencie feedback w jednym z działów faktycznie zaczął bardzo mocno iść w dół. Zidentyfikowaliśmy to działanie, wiedzieliśmy, gdzie przyłożyć, tak, znowu swoją aktywność. I okazało się, że dodatkowe szkolenie, dodatkowy kurs, dodatkowe podniesienie kompetencji dla menedżera akurat tego działu przyniósł w perspektywie kolejnych 2 miesięcy bardzo widoczną poprawę, czyli już nie mówimy już tylko o takich typowo miękkich rzeczach związanych z samopoczuciem, ale również z takim twardym operacyjnym działaniem, które wpływa później na efektywność całej firmy i współpracy między zespołami. Bardzo dziękujemy, pani prezes. Dziękuję serdecznie. Ja jestem pod dużym wrażeniem, przede wszystkim odwagi, bo wszyscy się poruszamy w takiej dużej niewiadomej i trzeba mieć olbrzymią ilość odwagi, determinacji, też wiary w to, co się robi, i chcenia właśnie, to co pani powiedziała, bo ja wiem, jak trudno jest czasami przełożyć te bardziej poczuję niż wiem, jak Natalia Kukulska prawie, na dane. A te dane, pani powiedziała, że to są małe rzeczy, ale one wpływają na dużo więcej niż nam się wydaje, więc to pani prezes zostanie z nami do końca webinaru. Więc bardzo chętnie. Zachęcam do zadawania pytań, bo to jest przykład tego, jak można wdrożyć narzędzie, które pomaga przejść i nam jako pracodawcom, i naszym pracownikom. Zanim pytań i odpowiedzi, to jeszcze chcemy rozpocząć część trzecią, która będzie takim zakończeniem, które zostanie zwieńczone wielkim finałem. Magda? Tak, to ta szczepionka, czyli ta kuracja, czyli co nam jest potrzebne. Nie ma w tym momencie, więc nie mówmy, nie udawajmy, że to wszystko jest już w tym momencie, natomiast zdajmy sobie sprawę z tego, co potrzeba zmienić, jakie nawyki potrzeba zmienić. Trzeba na pewno zmienić nawyki pracodawców i wsparcie psychologiczne i dofinansowanie wsparcia psychologicznego, ale też zdjęcie tego odium, ojej, nie jestem okej, z pracowników i mądre zachęcanie pracowników. Czy to jest puszczanie popiołkowych piosenek codziennie rano, czy to jest grywalizacja, czy to jest po prostu takie słowo od prezesa, który mówi, słuchajcie, wasze zdrowie, też zdrowie psychiczne jest dla mnie ważne. To są różne metody, trzeba tutaj chyba dużo kreatywności też, żeby to zmienić.
Musi nastąpić zmiana nawyków w instytucjach medycznych i o tym będziemy mówić na naszych następnym spotkaniu, bo ta porada terapeutyczna czy interwencyjna versus porada medyczna, no to są zupełnie inne czasy, zupełnie inne odcinki powtarzania się i zupełnie inne ceny będą musiały być. Jest zbliżona, jej cena jest zbliżona do porady medycznej. Panie profesorze, troszkę bliżej poproszę. Troszkę bliżej, dziękuję. Bliżej do Magdy. Porada, ceny są zbliżone, porady terapeutycznej i medycznej, natomiast porada terapeutyczna ma to do siebie, że żeby miała sens, to trzeba spotkać się 10-krotnie, 20-krotnie albo jeszcze dłużej. No i teraz to jest fizycznie, a raczej finansowo nie do udźwignięcia. My oczywiście nie mówimy, żeby drastycznie obniżyć cenę porady terapeutycznej, absolutnie nie, no ale trzeba znaleźć na to rozwiązanie. I chociażby zmiana nawyków wśród terapeutów. Właśnie, myśmy tutaj mieli taką wewnętrzną dyskusję, czy terapeuci w ogóle mają doświadczenie w pracy z wypaleniem. To jest terapia, czy to jest interwencja, czy to jest coaching, czy to jest psychologia sportowa. Te wszystkie pytania są na razie jeszcze otwarte i bez odpowiedzi. Tak właśnie, i tutaj sami terapeuci będą musieli uderzyć się w piersi. Hej, jakie ty masz doświadczenie w leczeniu wypalenia? No ja mam doświadczenie w leczeniu złamanego serca albo w porządkowaniu życia po rozwodzie albo po jakimś innym traumatycznym wydarzeniu, ale wypalenie, no to tak, no właśnie, a teraz nagle no 30% albo nawet 30% z 30% pracowników stawi się z L4 i że proszę, pomóżcie mi. No to jest jedna kwestia. A druga kwestia, a ci z Państwa, którzy by brali udział osobiście na jakiejś sesji terapeutycznej, wiedzą, że to jest no, takie szczególne wydarzenie, które wielu osobom, nie chcę powiedzieć jakiej płci, może średnio pasować. Rozmowa o dzieciństwie, to wszystko jest niezbędne w terapii systemowej. Tymczasem, a może dla takich osób dużo bardziej korzystnym i efektywnym sposobem wsparcia będzie terapia oparta o psychologię sportową, czyli coś, co jest robione dla zawodowych, wyczynowych sportowców. No i być może taki pan prezes dużo chętniej będzie słuchał mental coacha narodowej kadry bokserów, lekkoatletów i on tutaj będzie rozumiał, o co chodzi. No i wtedy to wsparcie jest dużo krótsze, tak, bo sesja nie trwa godzinę, tylko paręnaście minut i koncentruje się głównie na rozwiązaniach, a nie na identyfikacji problemów. Co chcemy powiedzieć, to że teraz albo nigdy. I teraz jest czas dla herów właśnie, na sięgnięcie po władzę i pieniądze. I ja jeszcze raz dziękuję pani prezes, żeby powiedziała, że rehumanizacja pracy, czyli zwrócenie uwagi, takiej prawdziwej uwagi, nieudawanej na pracownika, to się bezpośrednio przekłada na wyniki finansowe przedsiębiorstwa. I zauważenie tego i objęcie tego, że ten stres, który on może być wynikać z jakiegokolwiek wyzwania, to może być wyzwanie negatywne, to może być wyzwanie pozytywne. To, co pani prezes powiedziała, że najwięcej stresu czy okazało się, takiego negatywnego wyszło w czasie, kiedy te wyniki i te wyzwania były największe. Tak, więc sukces. Tak. Więc to jest ten moment na sięgnięcie po władzę, ale władza to odpowiedzialność. No i pytanie jest do Państwa, czy Państwo są gotowi? Bo my tutaj mówimy, nadchodzą niezwykłe czasy dla HR-u, dlatego że nagle HR może pokazać, że jego interwencje bezpośrednio przekładają się nie tylko na dobrostan, ale wręcz na wyniki finansowe. A zatem ich miejscem jest siedzenie przy stole obok innych osób, takich jak dyrektor sprzedaży czy dyrektor finansowy. Natomiast to się wiąże z odpowiedzialnością, no bo jeżeli
twoje działania mają wzmocnić nie tylko morale, ale także wynik finansowy, no to czy jesteś w stanie przyjąć to na swoje barki? My wierzymy, że tak. Tylko, że wszyscy musimy uderzyć się w piersi i zacząć się zmieniać, i zacząć od siebie. To, co twierdzimy, to, że HR ma teraz wszelkie predyspozycje do tego, aby stać się siłą napędową zmiany. Siłą napędową hybrydowej nowej rzeczywistości. No i w naszym kraju jest to już bardzo ograne powiedzenie, państwo opiekuńcze, ale my chcielibyśmy to odnieść do korporacji. Opiekuńcza korporacja zajmuje się twoim well-beingiem, zajmuje się twoim work-life balance, nie po to, żebyś się rozwijał i uzyskał transcendencję w skali Maslowa, ale po to, że ani z naszej winy, ani z twojej winy nagle zostało zaburzone i work, i life, i balance. I dlatego biorę odpowiedzialność na swoje barki i zaczynam się troszczyć. I dlatego, że chcę, i dlatego, że powinienem. Całe nasze wystąpienie adresuje temat zmiany. Adresuje temat zmiany nawyków. Oto one, 5 zmian. Zmiana status quo. Musimy uświadomić sobie, że kiedy skończy się pandemia, nie powróci stary świat, powróci nowa normalność, która będzie miała charakter hybrydowy. Czy tego chcemy, czy nie? Po drugie, troska o kondycję psychiczną pracownika nie będzie wartością dodaną, nice to have, jest standardem, must have. Tak jak must have'em jest opieka medyczna, to must have'em stanie się wsparcie psychologiczne. Kolejna rzecz, to już zależy od naszej komunikacji. Będziemy chcieli poznawać feedback pracowników, a pracownicy powinni rozumieć, że to nie jest próba inwigilacji, ale zrozumienia ich problemów, zrozumienia ich obaw na najwcześniejszym etapie i ich błyskawicznego adresowania. Czyli zwinność w interwencjach, bycie agile. Dla mnie szybko to znaczy w przeciągu miesiąca, a nie w przeciągu kwartału. To oznacza słowo szybko. A jak już osiągniemy szybkość na poziomie miesiąca, to przejdziemy na szybkość na poziomie tygodnia. Witamy w XXI wieku. No i na koniec, jeżeli chcemy, a zasługujemy na władzę i na pieniądze, no to też przyjmujemy większą odpowiedzialność na nasze barki. I świat HR-u, departamenty HR-owe po pandemii będą wyglądały inaczej niż teraz. Jak? Nie wiem, poza jednym, na pewno będą dużo większe. Dużo większe. Bo jak ja mam się troszczyć o pracowników, a tych pracowników mam 10 tysięcy, no to jak ja mam się o nich troszczyć? Jak tutaj stan osobowy się nie zmieni. Niestety, albo stety dla pracowników, a powinniśmy też o tym pomyśleć w kategoriach zmian. Stare nawyki zostają w XX wieku, mamy XXI wiek już od roku, czas na oswojenie się z nowymi nawykami. Było już chyba grandy finale. Tak więc jest. Ja tylko zaproszę do sesji pytania i odpowiedzi. Ja też zaproszę na dwie następne sesje. I one, sesja numer 2, które mniej więcej za miesiąc. Za chwilę zobaczą Państwo na czacie link do badania MindMe, inteligentnego testu. Proszę go sobie zaproponować. I w kolejnej sesji, której. Panie profesorze, nie słychać. Kolejnej, powiedziałem, że znaczy dla nas Magda, a tu raczej dla mnie pierwsza zmiana, którą muszę zrobić, to kupić mikrofon. Obiecuję, że razem będę miał piękny mikrofon. No więc, to co teraz Państwo widzą na czacie, to pojawił się link do testu MindMe.
To jest test anonimowy. Składa się z postrzegania swojego miejsca pracy oraz postrzegania pandemii. On jest sformułowany tak, jakbyście byli pracownikiem. On nie jest dostosowany do was. My po prostu chcemy pokazać wam, co fizycznie widzą pracownicy. Tam jedyna nowość, znaczy nie nowość, tylko odejście od standardu jest takie, że nie ma loga firmy. Normalnie znajduje się jeszcze logo firmy, która realizuje ten projekt. No więc dla wszystkich chętnych zachęcamy, aby rozwiązali ten test i oczywiście dystrybuujcie go śmiało do innych osób. Im więcej osób to wypełni, tym potem wyniki będą stabilniejsze. Także uprzejmie prosimy o to. Oprócz tego ten link jest w prezentacji, która będzie udostępniona już od poniedziałku. I mamy nadzieję, że wiele osób będzie chciało skorzystać i posmakować tego, jak wygląda inteligentny test. Magdo, nie wiem, czy masz wyciszony mikrofon, czy po prostu za daleko jesteś, bo w ogóle nic nie słychać w tej chwili. To nie dobrze, bo bardzo jestem blisko i nie jest wyciszony. Nie jest wyciszony. Dalej nie. To troszkę słabo, w każdym razie słabo słychać. To może... Dobrze, a czy jak ja mówię, to słychać lepiej? No, tak. O, no dobrze. No to ja strasznie przepraszam. Więc podczas drugiej sesji będziemy chcieli zaprosić Państwa do dyskusji na temat tego, czy pracownicy... Jakie są szanse na to, żeby pracownik godził się na to, żeby być badanym co najmniej raz w miesiącu, krótkim badaniem, no ale zawsze jednak badaniem, a to zrobić, żeby nie czuł, że jest inwigilowany, no i przede wszystkim, czy Państwo są w stanie wykorzystać nową wiedzę. Co trzeba by było zrobić, żeby to było możliwe? No bo zbieramy dane po to, żeby reagować, a nie dla samego faktu zbierania danych. Będziemy mieli dwójkę niezwykłych gości. Jedna osoba będzie opowiadała, jak świat psychologów czuje się na nadejście ogromnego zapotrzebowania na wsparcie osób i profilaktykę wypalenia. Będę tutaj myślał o wsparciu organizacyjnym, czyli nie na poziomie B2C, tylko na poziomie B2B. A druga osoba będzie opowiadała, jak używała i używają jego klienci pomiarów continuous feedback, czyli pomiarów funkcjonowania organizacji codziennej i jak to zwiększa produkcję i efektywność funkcjonowania. Także to będą nasi goście specjalni, a na trzeciej sesji powiemy, gdzie są pieniądze, bo my wiemy, gdzie są pieniądze. Tak. A świetnie, to w takim razie za chwilkę otworzymy sesję pytań i odpowiedzi. Już mamy dwa pytania na czacie, ale ja chciałam jeszcze dopowiedzieć do tego, co już tutaj wszyscy nasi goście, prelegenci mówili, bo szanowni Państwo, rzeczywiście w nasze stowarzyszenie wspólnie z partnerami, Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców zrealizowaliśmy takie badanie Kapitał Zdrowia i ewidentnie w tym Kapitale Zdrowia ponad 1000 pracowników, to była ogólnopolska próba reprezentatywna pracujących Polaków, powiedziało, że dla nich w przyszłości zdrowie psychiczne jest absolutnie numerem jeden. Profilaktyka zdrowia jest numerem dwa, więc rzeczywiście nastąpiło w trakcie pandemii totalne przeszacowanie tego, co jest dla pracowników ważne. Oni też chcieliby, żeby rozwiązania, które firma stosuje i ta opieka, którą stara się otaczać swoich pracowników, żeby ona była dopasowana do ich potrzeb, żeby to nie było tak, że kupujemy z półki 10 sesji terapeutycznych no i patrzymy, kto z nich skorzysta, tylko żeby rzeczywiście to było to, co kupujemy dla pracowników, tak, żeby zaopiekować się nimi, żeby wspomóc ich kondycję psychiczną, fizyczną i ogólne zdrowie, żeby to było dopasowane do tego, co oni potrzebują. Druga rzecz, którą chciałabym powiedzieć, to to, że demografia w Polsce jest nieubłagana.
My jesteśmy najszybciej starzejącym się narodem w Europie. Według prognoz GUS-owskich, teraz nie pamiętam, czy w ciągu 5 czy 10 lat, ale mniej więcej w tym okresie, liczba osób w wieku produkcyjnym zrówna się z liczbą osób w wieku poprodukcyjnym. Jeśli nie zdarzy się nic innego, czyli nie będzie postępować bardzo szybko robotyzacja, automatyzacja lub nie otworzymy się na inne narodowości, które mogłyby w Polsce pracować, to rąk do pracy w Polsce nie przybędzie. I w związku z tym mówię to dlatego, że o te ręce do pracy i te głowy, które u Państwa pracują, no niestety trzeba dbać, tak? Bo tak jak mówię, tu nie mamy do czynienia z taką sytuacją, że możemy sobie przebierać wśród kandydatów, tak? Jest wiele zawodów deficytowych w Polsce, Państwo wiecie to najlepiej i rzeczywiście jedyna metoda, żeby zatrzymać tych pracowników albo pozyskać nowych z rynku, no to jest faktycznie zadbanie. Ostatnie zdanie i za chwilkę otwieramy sesję pytań. Ostatnie zdanie jest takie, że rozmawiając z różnymi dyrektorami personalnymi, którzy są członkami naszego stowarzyszenia, rzeczywiście wielu takich światłych dyrektorów HR widzi potrzebę tak zwanych pulse checków, tak, brzydko mówiąc, częściowo po angielsku, częściowo po polsku, czyli takiego, bo jak robimy badanie zaangażowania, to już jest taka cała machina, całe ogromne przedsięwzięcie, które się dzieje albo raz w roku, albo raz na półtora, albo raz na dwa lata i to jest kolosalne przedsięwzięcie. A tu chodzi o to, tak jak Pan Profesor mówił, żeby stosować takie narzędzia, które Państwu dadzą bardzo szybko feedback, co się dzieje w umysłach pracowników, jak oni postrzegają sytuację, z którą się mierzą, nie tylko w pracy, ale wokół nich. I ta szybka informacja daje Państwu możliwość podjęcia interwencji. Tak jak Pani Prezes Agata Duliniec mówiła, że na przykład wsparcie dla jednego z menedżerów, gdzie te wyniki spadły, zabrakło po prostu pewnych kompetencji temu menedżerowi, żeby o tych pracowników no, zadbać tak, jak oni tego potrzebowali. Więc faktycznie ta szybkość w reagowaniu, no, to jesteście Państwo w stanie osiągnąć tylko wtedy, kiedy jest dostęp do tej informacji, co się z pracownikami dzieje. I wiem, że nasi członkowie, wielu z nich o tym przemyśliwuje, co zrobić, żeby częściej, szybciej sprawdzać, jakie są nastroje, może tutaj brzydko to mówię, tak, ale co tak naprawdę pracownicy potrzebują, jak postrzegają rzeczywistość w firmie i wokół nich. To tyle takim tytułem dodania ode mnie, czy od naszego stowarzyszenia jakichś uwag, a Panie Profesorze, Magdo, mamy teraz takie pytania, które już tutaj padły. Na pewno jest pytanie od Pani Marleny, co oznacza regularne badanie? Jak często powinniśmy mierzyć to samopoczucie? To jest pierwsze pytanie. Odpowiedź jest prosta, raz w miesiącu. I będziecie Państwo mogli przetestować sobie, jak długie jest to badanie, ile to czasu zajmuje i zobaczycie Państwo na kolejnym naszym webinarze. Jak... No, przetestować już teraz możecie, no bo wystarczy, że klikniecie na ten link. Oczywiście wolelibyśmy, żebyście z nami zostali i sobie kliknęli dopiero po całym wydarzeniu, ale wtedy zobaczycie, że to jest rzeczywiście krótka sprawa. Okej, okay, świetnie. A tutaj Pani Magda napisała, że to jest 5-7 minut, Magdo, tak? To badanie. Mhm. I mamy jeszcze jedno pytanie. Czy badanie jest standardowe, czy zawsze jest ten sam zestaw pytań? Zawsze jest ten sam pytań. Tak jak w termometrze zawsze jest ta sama miarka, żeby można było śledzić pędy. Zawsze jest wszystko to samo. Raz w miesiącu ten sam zestaw pytań. No tak, pewnie po to, żeby można było porównać i mieć jakiś trend, prawda, tego, co się dzieje. Tak, za to pytania mają charakter niezwykle ogólny. Na przykład, czy wiąże przyszłość, swoją przyszłość z pracą w firmie? Albo czy informacje zwrotne, jakie otrzymuję, są mi pomocne? No tego typu pytania. Mm-hmm. Czy macie Państwo jeszcze jakieś tutaj pytania? Bo dwa już padły na czacie, ale może w tej chwili się pojawiły
pojawiły u Państwa pytania. Może powiem, bo tam jest takie właśnie stwierdzenie, że bardzo długo się rozpędza. Rzeczywiście, zanim się zacznie właściwy test, jest część kalibracyjna. Maszyna się wtedy Was uczy, sprawdza, w jaki sposób dotykacie ekranu. To jest machine learning. I potem ona robi sobie, ona wtedy robi z każdej z osoby wartość bazową i potem sprawdza, jak osoba się odchyla od tej wartości bazowej. To jest ten inteligentny test, który sprawdza wahanie się. I to wahanie liczone jest w milisekundach. Tylko że oczywiście ktoś może na przykład być zmęczony, generalnie dzisiaj jest wolniejszy, a ktoś może być cholerykiem albo wypił 4 Red Bulle i jest generalnie szybszy. Maszyna to wszystko uwzględnia. Właśnie w tym pierwszej sekcji, która jest kalibracją. Ona sprawdza, jak szybko czytamy wyrazy, jak szybko czytamy łatwe wyrazy, jak szybko czytamy trudne wyrazy, jak szybko poruszamy palcem albo myszką. Uwzględnia siłę połączenia internetu. Tam jest już wysoka precyzja. No mamy ponad 250 000 osób w bibliotece, także to rzeczywiście można benchmark całkiem niezły. I otrzymaliście Państwo od Pani Weroniki ten link na czacie, ale my razem z materiałami, czyli prezentacją, nagraniem z tego wydarzenia, będziemy również ten link do Państwa jeszcze raz przesyłać, najpóźniej w poniedziałek. No i będziemy też Państwa zapraszać, jak już ustalimy datę tego kolejnego wydarzenia, będziemy Państwa zapraszać na kolejne wydarzenie, gdzie podsumujemy wyniki, oczywiście zanonimizowane, tego badania. Zobaczycie Państwo, no to będzie taka mała próbka, tak? Zobaczycie Państwo, jak my wszyscy czujemy się, tak? I rozumiem, że też będą jakieś propozycje, co można by było, jakie interwencje można było przeprowadzić, żeby podnieść morale pracowników i takie przekonanie, że pracodawca dba. Tak, oczywiście. I też będziemy mogli odnieść Wasze wyniki do benchmarku z całej Polski. Także zobaczymy, czy Wasze przedsiębiorstwo, mówiąc przenośni, czyli uczestnicy naszego webinarium i ich rodzina i przyjaciele, bo jeszcze raz apeluję do tego, żeby jak najwięcej osób wypełniło ten test, nie tylko osoby, które teraz siedzą przed ekranem. Zobaczymy, jak się macie na tle wyników w Polsce. Czekamy na Państwa pytania. Czy jeszcze tutaj są jakieś kwestie, które chcielibyście Państwo obecnie rozstrzygnąć? Jeśli nie ma pytań, to za chwilkę, Panie Profesorze, jeszcze oddam Panu głos, może żeby na ostatnie zdanie, ale w imieniu Państwa, w imieniu Stowarzyszenia chciałam bardzo serdecznie podziękować Magdzie, Panu Profesorowi i Pani Prezes Agacie Duliniec. Myślę, że było to zajmujące. O właśnie, to też dostajemy feedback od naszych uczestników, bardzo inspirujący webinar. Dziękuję wszystkim prowadzącym. Z niecierpliwością czekam na następne. I pytanie, jakie filmy Pan Profesor rekomenduje jako te, które dbają, jakie firmy rekomenduje Pan, te, które dbają o pracowników już dziś, to za chwilkę Pan Profesor będzie mógł na to pytanie odpowiedzieć. Także ja chciałam bardzo serdecznie podziękować i wszystkim naszym uczestnikom, i naszym prelegentom, gościom. I obiecać, że jak będziemy mieć datę następnego webinaru, to na pewno wszyscy Państwo, ci, którzy wyrazili zgodę, żeby otrzymywać od nas powiadomienia, na pewno wszyscy Państwo otrzymają zaproszenie na ten webinar. Pozostałe osoby, które z różnych przyczyn nie chcą otrzymywać tego typu wiadomości, no prosimy, żebyście Państwo śledzili LinkedIn Polskiego Stowarzyszenia HR, bo tam zawsze ogłaszamy z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem wydarzenie. Panie Profesorze, oddaję Panu głos, żeby powiedział Pan, jakie firmy, i ewentualnie, żeby ostatnie słowo przed zakończeniem. Nie będę wymieniał firm z imienia i z nazwiska, za to podam prosty sposób, żeby sprawdzić, czy dana firma mogłaby być rekomendowana jako dbająca o pracowników.
trzeba zapytać, jakie są wydatki na tak zwane HR-tech. Ile twoja firma wydaje na HR-tech? Jeżeli więcej niż 300 zł, to dba o ciebie. Jeżeli mniej, to jest pole do popisu i pole do poprawy. Skąd wziąć te pieniądze? Opowiemy na kolejnych cyklach, bo mamy pomysł, skąd wziąć te pieniądze i tych pieniędzy jest bardzo dużo. Tylko że trzeba po nie sięgnąć szybko. I dlatego mówimy teraz albo nigdy. Dlatego, że jak te pieniądze zostaną zaksięgowane jako zyski, to już będzie po nas. To nagle nam bogaty sponsor ucieknie sprzed nosa. Natomiast jeżeli my powiemy, hej, słuchajcie, jest pewna pula, którą my byśmy chcieli uszczknąć, my HR na to, żeby zatrudnić dużo więcej pracowników, żeby ich wyszkolić, dodać im kompetencji oraz przede wszystkim, żeby zagwarantować naszym pracownikom największe, najlepsze możliwe wsparcie psychologiczne, czy to klasyczne, czy to sportowe, no to mamy na to parę miesięcy do zamknięcia roku fiskalnego. A z kolei badanie, o którym i pani prezes mówiła, i Magda, i pan profesor, pozwoli państwu pokazać zarządowi, że potrzeba różnych interwencji, żeby pracownicy mogli po prostu wykonywać swoją pracę, tak? Bo bez tego wsparcia i fizycznego, i psychicznego, no jest takie zagrożenie, że będą pracownicy się wysypywać, bo po prostu nie będą w stanie funkcjonować w tej rzeczywistości, z którą się wszyscy mierzymy. Także to badanie da państwu też takie narzędzie, żeby przekonać zarząd do tego, że niekoniecznie więcej trzeba zainwestować pieniędzy. Pan profesor będzie o tym mówił na tym trzecim właśnie wydarzeniu. Natomiast żeby spożytkować pewne oszczędności, które firma siłą rzeczy może zrobić obecnie, właśnie po to, żeby mieć ręce i umysły do pracy w firmie. Jeszcze raz ogromnie dziękujemy za zaproszenie. Ogromnie dziękujemy, że tak dużo z Państwa było z nami i wytrwało do końca. Mamy nadzieję, że spotkamy się ponownie w maju. Zaproście wszystkich znajomych, bo zobaczycie, że mam nadzieję, że widzicie, że było warto. Będziemy mieli wspaniałych gości. Ode mnie słowo kończące to chyba to, co łatwo się tłumaczy. Wszyscy teraz doświadczamy stresu, który jest stresem chronicznym i ten stres jest wywołany błyskawiczną zmianą nawyków. Błyskawiczną zmianą nawyków. Mój świat stanął do góry nogami, nie wiem, co jest pracą, nie wiem, co jest życiem, nie wiem, co jest równowagą. I koniecznie musimy zacząć coś robić z naszym umysłem, zanim nasz umysł, a chwilę później nasze ciało, odmówi nam posłuszeństwa. I to jest najważniejsza informacja dla nas i dla naszych pracowników. Magda, nie słychać ciebie, wiesz, nie wiem dlaczego. O, teraz tak, teraz tak. Bo już się, ja bym chciała, żeby było tak, żeby państwo z nami byli też następnymi dwoma razami, tak żeby następnym razem na pytanie, jakie firmy pan profesor rekomenduje, z pełnym przekonaniem mógł odpowiedzieć, że państwo firmy, w których państwo wprowadzili zmianę. Tak. Świetnie, dziękujemy serdecznie. Pani prezes, też dziękujemy za podzielenie się tymi praktycznymi doświadczeniami. One są zawsze bardzo cenne, że to można zrobić, to jest do zrobienia. Można pracowników przekonać do tego typu badania i interwencje, dzięki które możecie państwo podjąć dzięki badaniu, są wtedy dużo bardziej skuteczne i nacelowane na te obszary, gdzie, w których one są niezbędne. Także też serdecznie dziękujemy za dzisiejszą możliwość rozmowy z panią. Pani prezes, pani Agato, serdecznie dziękuję, że zgodziła się pani polecieć w kosmos, że wróciła pani cała i zdrowa, że znalazła pani czas w tak napiętym grafiku, żeby spędzić z nami 2 godziny dzisiaj i podzielić się swoimi doświadczeniami. Serdecznie pani dziękuję.
Ja również dziękuję za zaproszenie i jeżeli jest coś, co popieram i jeżeli jest jakaś dobra inicjatywa, bardzo chętnie się angażuję. Także tutaj z największą przyjemnością. Mili Państwo, prosimy o codzienne odtwarzanie piosenki It's Okay Not To Be Okay. Znajdziecie ją już w poniedziałek na prezentacji. Dziękujemy jeszcze raz i do zobaczenia na kolejnym webinarze. Będziemy się z Państwem kontaktować i jak tylko data zostanie ustalona, będziemy Państwa na to wydarzenie zapraszać, a potem na kolejne czerwcowe. Dziękujemy, do zobaczenia. Do widzenia, do widzenia. Do widzenia.